Cześć, witaj. Zapraszamy Cię na kolejny film, który jest istnym ASMR, relaksującym, odprężającym i pozwalający oderwać się od rzeczywistości. Zapraszamy Cię do naszego świata. Miłego oglądania. A jeżeli lubisz tu bywać i spędzać z nami czas, zachęcam do subskrypcji. Cześć! Witamy się z Wami w kolejnym filmie. I dzisiaj wykonujemy prace, które przygotują nas do naszych grządek podwyższonych, które będziemy mieć w tym roku. W tym roku będzie ogród permakulturalny i w tym momencie zbieramy liście. Jeden z poziomów dościółkowania naszych grządek podwyższonych. Te drzewa tutaj mają już wiele lat. Te liście spadają tutaj z roku na rok. I słuchajcie, jest tak piękna, żyzna, czarna gleba. Jest dużo już takich przegnitych patyków. Także to wszystko, cały ten materiał biologiczny przyda nam się przy ściółkowaniu. I na przyszłe lata grządki będą bardzo żyzne. Z roku na rok będziemy grabić liście i dorzucać. I to sprawi, że gleba będzie żyźniejsza, tak jak dzieje się to w lesie. Zapraszam do oglądania. Masz kieszeń? Chowaj to do kieszeni, bo będziemy musiały to wyrzucić, ok? Co to było? Kawałek szmatki jakiejś, ktoś tutaj kiedyś musiał rzucić. Ja już dzisiaj od samego rana pracuję tutaj w ogrodzie. Zgrabiłam połowę posesji. Liście pod tymi dużymi drzewami, pod tymi lipami. I tak, tutaj w skrzyniach miałam kartony, miałam kompost i miałam również kompost kurzy. Na to ponownie nałożyłam liście. Teraz czekam tylko na dostawę ziemi, na dostawę kompostu i na wierzch będzie ziemia, będzie kompost i te wszystkie warstwy, które tutaj są, sprawią, że te grządki będą chłonąć wodę jak gąbka. Dzięki tym kartonom, dzięki temu ściółkowaniu będzie bardzo mało chwastów. Także te grządki są, można powiedzieć, samowystarczalne.
I tak, następnie mamy tutaj taką dużą grządkę. Ta duża grządka to również jest grządka podwyższona. Mamy kartony, a na wierzch liście i gałązki, jakieś gałęzie, które są spróchniałe. I to wszystko sprawi, że ta ziemia, tak jak mówiłam wcześniej, będzie żyźniejsza. Może nie w pierwszym roku, ale w kolejnym już na pewno. I zastanawiałam się, czy zrobić tutaj jedną taką dużą grządkę podwyższoną, czy może podzielić na dwie. I tutaj byłoby przejście, po bokach byłyby grządki. Zastanawiam się jeszcze nad tym, póki nie jest za późno, póki nie przyjechała jeszcze ziemia i tego nie zasypałam, chociaż wydaje mi się, że gdy będzie jedna duża grządka, będę mogła zasadzić więcej warzyw, niż jeżeli byłyby dwie. I tam dalej mamy kolejną grządkę. Z tym, że ta grządka nie jest już podwyższona. Tutaj był mój ogródeczek zeszłoroczny, taki totalnie eksperymentalny. To był ogródeczek dla przyjemności, dla zabawy, dla eksperymentowania. To nie było nic takiego poważnego, ja nie miałam super oczekiwań, że tutaj nie wiadomo co urośnie, a mimo tego miałam fajne plony. Na tej części mam posadzone topinambury i druga część pozostaje na cukinię. Przysypałam tutaj liśćmi, aby troszeczkę przyściółkować tą ziemię. Gdy będzie cieplej, zastanawiam się, czy przekopać motyczką tą ziemię delikatnie, czy nie. Czy może tylko w miejscu, gdzie będą nasionka, cukinii. Nad tym się jeszcze zastanawiam. I oczywiście, jeżeli uda mi się złapać jakiegoś rolnika jakimś cudem, to myślę, że chciałabym, aby tutaj obok przekopał mi kawałek ziemi. A teraz zobaczymy, co słychać u Tomasza. Będę tworzył sobie lampę solną. Mam taką cegłę solną, kiedy się tam zakupiłem. To jest cegła z soli chyba. Składamy? Albo z wieliczki? Nie wiem już. Nie pamiętam. Kiedy zamawiałem sól i kupiłem sobie takie coś, taką cegłę. I chcę zrobić taką lampę, żeby z przodu była ta cegła, a w środku żarówka i obo i w koło wszędzie deski. I tyle. Jak to zrobię, jeszcze nie wiem. Bo cały czas mi się to tutaj zmienia. Tak zrobię, zresztą zobaczycie. Tomasz struga deskę, aby była równa. A to urządzenie to ręczna strugarka. Następnie szlifuje ją ręczną szlifierką taśmową, aby uzyskać jeszcze gładszą powierzchnię. A teraz robi wgłębienie na cegłę solną, aby stała stabilnie. Następnie używa dłuto, aby wyrównać powierzchnię.
Teraz docina deski do odpowiedniej długości. Nadal wyrównuję deski i robię frez pasujący do cegły solnej z boku. I lampa gotowa.
mam małego pomocnika, także czas przerwać pracę. I wracać do domu, upieczemy sobie pyszne ciasteczka owsiane. To. Musimy iść jeszcze tylko po grawie i po taczkę, żeby nic nie zostało na zewnątrz. Chodź Wandzia, chodź ze mną. Nie. Do wykonania ciasteczek potrzebujesz kubek mąki owsianej, 1/3 kubka erytytolu, może być cukier, szczyptę soli oraz 2 łyżeczki imbiru. Szczyptę sody i dokładnie mieszamy. Następnie dodamy mokre składniki. Aby ciasteczka były wegańskie, dodaj 4 łyżki oleju kokosowego. Możesz dodać masło. I ugniatamy, aż olej zacznie się rozpuszczać. Wtedy masa zacznie się kleić niczym plastelina. Taki właśnie efekt powinnaś uzyskać. A w razie czego dodaj więcej tłuszczu. A teraz czas na formowanie ciasteczek. Nie polecam wałkować, ponieważ ciasteczka mogą się zwyczajnie rozpaść. Najlepiej ulepić je w dłoniach. Ciasteczka piekę przez 8 minut w 180 stopniach w moim niezawodnym mini piekarniku, który ma wiele funkcji. Dzięki niemu w 10 minut mam gotowe ciasteczka, ponieważ rozgrzewa się tylko w 2 minuty, a nie tak jak standardowy piekarnik. To duża oszczędność, dlatego mój dawny piekarnik poszedł w odstawkę i piekę w nim jedynie chleb. Uzyskałam 6 dużych ciasteczek. A jeżeli jesteś ciekawa, co to za urządzenie, zajrzyj w opis oraz przyczepiony komentarz. Tam znajdziesz i link, i zniżkę z moim kodem rabatowym. A jeżeli upieczesz ciasteczka, podziel się koniecznie, czy ci smakowały. To moje ulubione i zajadam je prawie codziennie. Dziękuję ci za oglądanie. Pa, pa!